Witajcie, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Sylwek z tej strony i zapraszam Was na kolejną pogadankę dotyczącą komiksów. Ale nie jestem oczywiście sam, ze mną są goście zaproszeni, a mianowicie Artur z Perspektywy Komiksowej. Cześć. A także Mateusz z Migawek Literackich. Cześć, hej. Porozmawiamy o komiksach z kultury gniewu. Jednakże ten materiał będzie podzielony na trzy części. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć ten film, to pod koniec będzie odnośnik do tego komiksu. Jeżeli będziecie chcieli ten sobie też obejrzeć, posłuchać, co my mamy do powiedzenia, to tak samo i też będzie odnośnik. Teraz zabieramy się za, na co dybie w wielorybie, czubek nosa Eskimosa. Komiks jest legendą, jest kamieniem milowym w polskiej literaturze obrazkowej. Z jakiego powodu? Jest to debiut niesamowicie utalentowanego Tadeusza Baranowskiego. Po raz pierwszy ten komiks pojawił się nakładem Młodzieżowej Agencji Wydawniczej w 1980 roku i doczekał się wielu wznowień. W 2018 roku Kultura Gniewu wypuszcza komiks w twardej, kolekcjonerskiej oprawie z plakatem, z naklejką, kolorowanką. Rok później dostajemy kolejne wydanie z nowymi dodatkami. W 2020 roku doczekaliśmy się piątego wydania z kolejną kolorowanką. Za każdym razem komiksy rozchodziły się w okamgnieniu. W listopadzie 2022 dostajemy następne wydanie i bodaj największe formatowo ze wszystkich. Tak? To jest prawdziwy olbrzym. Prawdziwy olbrzym, taki jak wydany w październiku, też kolekcjonerski, piękny komiks, Bezdomne wampiry o zmroku. Pamiętam ten komiks, słuchajcie, z dzieciństwa. On pobudzał wyobraźnię, naprawdę. Ja pamiętam niesamowicie przede wszystkim ilustracje. Ja z dzieciństwa nie mam sentymentu do Baranowskiego, bo po prostu troszeczkę się z nim minąłem. Aczkolwiek pamiętam te kadry i pamiętam ten komiks z lat 90. i ja go nadrabiałem po roku 2000, nie? Więc generalnie teraz przeczytałem go drugi raz. Wiesz, ja rzadko mówię, że coś trzeba przeczytać, ale no w tym wypadku jednak to pasuje i trzeba to przeczytać. Warto to przeczytać chociaż raz w życiu i mieć pojęcie o klasyce i wiesz, widzisz wtedy, czym ewentualnie późniejsi twórcy się inspirują, widzisz powiązania, no takie coś jest zawsze warto wiedzieć, nie? Moim zdaniem. I ja go pamiętam doskonale, bo to były moje pierwsze kroki czytelnicze i on i parę jeszcze innych tytułów mocno zapadają w pamięć, bo to jest tak właśnie, że pamiętamy obrazy, pamiętamy niektóre teksty, na które wiek nam pozwoli, żeby je zrozumieć. Masę rzeczy oczywiście dzisiaj czytając zastanawiam się, jak ja wyłapałem u pana Tadeusza niektóre dowcipy, no po prostu ich nie wyłapałem. Ale miałem te obrazy, zapadły w pamięci. Wiecie, to jest ten czas, gdzie dostajesz jeden komiks, wpada ci w ręce na bardzo długi czas i wałkujesz go od dechy do dechy kilkanaście razy, zatapiając się w każdy kadr po kolei, zapamiętując go dokładnie i on ci się wpisuje w pamięć na lata. Ja myślę, że tych rzeczy się po prostu już nie zapomni nigdy. I wracając do tych komiksów po wielu latach, każda strona będzie dla nas doskonale zapamiętana i będzie powrót do dzieciństwa. I właśnie z tym komiksem tak jest i w ogóle z Tadeuszem Baranowskim tak jest, że on doskonale zapadł w moją pamięć, wprowadził mnie w świat komiksu i za to mu będę wdzięczny zawsze i zawsze będę do niego wracał. No, mogę jeszcze coś dodać? Proszę bardzo. Artur, nie wiem, czy też mi Sylwek się ze mną zgodzicie, no, jak Tadeusz Baranowski debiutował, jak te komiksy wychodziły na światło dzienne, to wówczas nie było takiej bogatej oferty na rynku, jak jest teraz. I to nawet w późniejszych latach nie było takiej bogatej oferty, jak jest teraz. I ludzie jakby dłużej zachwycali się jednymi konkretnymi tytułami. Po prostu nie było takiej, wiecie, nie było tyle nowości co miesiąc, nie zalewały nas te tytuły, coraz to nowe i wznowienia, i nowości i tak dalej. Dlatego jakby dłużej można było kontemplować jeden tytuł, dłużej się nad nim zastanawiać i w ten czas budujesz po prostu, znaczy budujesz więź z danym tytułem, nie? I to potem wychodzi po latach.
Tak, popatrzmy teraz na ten komiks. Jak mówiłem, jest to wydanie kolekcjonerskie, olbrzymie. Rozkładam, pokazuję całą okładkę, która nie posiada w sobie opisu i bardzo dobrze, że nie posiada opisu, ponieważ to jest tak przepiękna ilustracja, że opis jedynie by niszczył. Jednak na rzecz tej prezentacji będę wertować komiks i odczytam opis wydawcy. Zobaczmy. Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa? Debiut Tadeusza Baranowskiego. To album legenda, którym jeden z najlepszych polskich twórców komiksu zdobył serca czytelników i nigdy ich nie oddał. Absurdalny, szalony humor oraz kipiąca kolorami i niezwykłymi pomysłami warstwa graficzna stały się znakami rozpoznawczymi stylu Baranowskiego. W skład Na co dybie wchodzą dwa komiksy. W pierwszym, W pustyni i w paszczy, dwaj podróżnicy, Kudłaczek i Bąbelek, trafiają do niezwykle zaludniowej paszczy wieloryba i przeżywają tam zwariowane przygody. W drugim, Co w kaloryferze piszczy, równie zwariowane przygody przeżywa słynny Orientman, ścigany ze strony na stronę przez Eskimosa, któremu źle naprawił kaloryfer. Jest to nowe, czwarte już wznowienie słynnego albumu. Trafi do rąk czytelników w powiększonym formacie, który pozwoli cieszyć się fantastycznymi planszami Baranowskiego na nowo. Wiecie, czym pan Tadeusz wygrał? Tak naprawdę pan Tadeusz Baranowski czym wygrał, mi się wydaje? Wygrał tym, że wszystkie te do tej pory pokolenia, które czytają komiksy, zawsze z nim miały do czynienia. Jestem przekonany, że następne też będą miały i tak naprawdę jego historię, jego humor, to jak stworzył te postacie, jakie one są, to jest ponadczasowe i to się obroni i będzie się broniło jeszcze bardzo długi okres czasu. Tak jest. Dla każdego nowego pokolenia klasyką będzie co innego. To jest jakby prawda i tego nie zmienimy, aczkolwiek Tadeusz Baranowski, myślę, zakorzenił się tak mocno w polskim komiksie, że naprawdę no, każde pokolenie znajdzie choć coś w środku, co będzie potrafiło docenić, tak uważam. No i też te kolorowe, nie powiedzieliśmy o rysunkach, nie? Te kolorowe, szalone plansze no, umilały czas dzieci w tych pewnie łatwych czasach, kiedy to powstawało. No i myślę, że są w stanie zaczarować nawet współczesne dzieciaki, tak uważam. Mhm. Myślę, że jak najbardziej. To jest tak uniwersalny rysunek, tak uniwersalny styl, że zarówno w latach 80. my, będąc szkrabami, bawiliśmy się, to rozwijało naszą wyobraźnię, pobudzało wręcz ją. I w tym momencie, w wieku XXI i później w wieku XXII i tak dalej, to na pewno będzie dalej pobudzać. Ja jestem święcie przekonany. Jednak tak, tutaj pokazuję warstwę graficzną, ale jak wypada warstwa fabularna. Pokażę sam początek, w którym poznajemy dwójkę podróżników. Dzień dobry, nasi mili. Właśnie specjalnie dla was służbowo płyniemy przez morze i oceany w poszukiwaniu lądu zaginionego świata. Albowiem jako słynni przyrodnicy chcemy dla was zdobyć garść informacji na temat żyjących tam zwierząt. I nagle spotykają kałamarnicę. Kałamarnica okazuje się dosyć przyjazna, pomaga im i w pewnym momencie widzą następne olbrzymie zwierzę, jakim jest wieloryb. I ten wieloryb w fantastyczny sposób zabiera ich do dziwnego, niesamowitego świata pełnego zwierząt. I każda plansza naszego komiksu to osobna historyjka, osobne zwierzę, które spotyka nasza grupka podróżników. Oni dowiadują się od tych zwierząt jakichś ciekawostek. Są historyjki śmieszne, śmieszniejsze, jednak myślę, że cecha charakterystyczna też Tadeusza Baranowskiego to jest język. Ponieważ on tutaj fenomenalnie bawi się właśnie językiem. Popatrzmy. Kraina Jagrysa, Tygrysa i Ongrysa. Idziemy z niezapowiedzianą wizytą. Zapomnieliśmy im wysłać naszych biletów wizytowych. I to mnie martwi niestety. Ciekawe, jak nas przyjmą. Myśmy ich nie gryźli. Nie jesteśmy mygrysami. Nie denerwuj nas, bo zaczniemy kąsać.
Zgubiła ich nieznajomość odmiany osobowej czasownika gryźć. Uf, umknęliśmy w ostatniej chwili, ale powiedz, który z nich właśnie chciał cię ugryźć. Nie gryź się tym problemem. To ja sam niechcące ugryzłem się w język. Kraina muzykalnego słonia. I w następnym rozdziale szlagier sezonu Słoń się za fortepiania. I właśnie ten element językowy też jest tutaj tym znakiem rozpoznawczym, który fascynuje. Mnie dzisiaj bardziej fascynuje niż wówczas, ale wtedy też, teraz jak sobie przypominam, sięgam wstecz, też miałem właśnie dużą satysfakcję z tych takich zabiegów z językiem polskim, takich jagrys, tygrys, ongrys i tego typu rzeczy. I te wszystkie w kolejnych komiksach Tadeusza Baranowskiego, te wszystkie zabawy językiem polskim, zabawy znaczeniami bardzo mi odpowiadały, aczkolwiek dzisiaj jak wracam do tego, wyłapałem troszkę więcej, no ale to chyba naturalne. Tak, Tadeusz Baranowski, oprócz tego, że był świetnym rysownikiem, był bardzo dobrym tekściarzem, jest bardzo dobrym tekściarzem i to wszystko pięknie się połączyło w tej pasji jego, jaką są komiksy. No i my jesteśmy beneficjentami tego talentu, który jakby się kumuluje w tych komiksach. Myślę, że fajnie jest, bo nie każdy rysownik jest dobrym opowiadaczem historii i często jesteśmy też właśnie świadkami tego typu wydarzeń, a pan Tadeusz Baranowski bardzo ładnie to połączył z humorem, sarkastycznie momentami i z taką dużą dawką wiedzy, która gdzieś tam w nas została. No i takiego właśnie tego kolorytu, o którym Mateusz już mówił, to były naprawdę szare czasy, mało kolorowe, a jak wpadł w ręce komiks tego typu, no to była po prostu niesamowita historia i cała gama kolorów uderzała w nas, młodych chłopaków, czy młode dziewczynki. Myślę, że dla współczesnego czytelnika może tak, dla dziecka, jakim ja kiedyś byłem i współcześnie dla dziecka, przystępniejszy zdecydowanie będzie komiks Na co dybie wielorybi czubek nosa Eskimosa. Zdecydowanie. Natomiast ja, jako już osoba dojrzała, przeczytawszy jeden, jak i drugi komiks, ja bardziej wybieram Bezdomny wampir o zmroku. One mnie bardziej śmieszyły. Ja widziałem tutaj sporo aluzji do współczesności, do naszej rzeczywistości. No nie bez kozery, ja też omawiałem ten komiks i mówiłem, że Tadeusz Baranowski zmodyfikował tam język, zmodyfikował teksty i one są dostosowane do współczesnego czytelnika. Więc jeżeli miałbym wybierać jeden z tych dwóch komiksów, to dla osoby dorosłej, dojrzałej, która nie zna jednego i drugiego komiksu, ja serdecznie polecam Bezdomne wampiry o zmroku. Natomiast jeżeli robimy prezent dla dziecka, oczywiście moja polecajka to jest Na co dybie wielorybie czubek nosa Eskimosa. Mateuszu, twoje teraz też takie już ostatnie zdanie, ostatnie przemyślenie. Zgadza się z moją taką preferencją, z moją propozycją, czy niekoniecznie? Zgadzam się, aczkolwiek na przykład w tym albumie, który omawiamy, wiesz, tam pod płaszczykiem przekazu dla dzieci, tam jest, wiesz, mnóstwo ukrytego, jakichś znaczeń natury świata, albo jakieś trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość, różne charaktery tych zwierząt wychodzą, wiesz, to jest wszystko po prostu alegoria do ludzi, prawda? Także jakby tutaj też myślę, że dorosły się nie zawiedzie. A jeszcze się tylko odniosę do tego słowotwórstwa, o którym mówiłeś. Ja też słowotwórstwo bardzo lubię, tu przede wszystkim w literaturze, na przykład Wojciech Kuczok, swojej powieści Czarna. Powieść, ale na podstawie prawdziwych wydarzeń z tej serii takiej, w której powstało też kilka takich podobnych tytułów. I tam też się dosyć fajnie bawi językiem polskim i to mi się też zawsze podoba. Podpisuję się po tym, co powiedziałeś, a Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa ma też mnóstwo przekazu dla dorosłych, bo tam jest jakby natura świata bardzo dobrze pokazana, tylko że po prostu pod płaszczykiem faktycznie komiksu dla dzieci, nie? Jasne. Ja tylko to się jeszcze wtrącę. Oczywiście ma tutaj Mateusz w pełni rację i jeden z takich najmocniejszych moim zdaniem historyjek to jest na stronie 25, gdzie dwójka podróżników spotyka świnie.
ale to zachęcam do zapoznania się z tym. Gdybym miał wybrać jeden komiks, wybrałbym Na co w dybie wielorybie czy Beknosa Eskimosa, bo on ma ten bagaż emocjonalny, który przez wiele lat we mnie tkwił i wiesz, będąc w tym świecie komiksowym funkcjonując, ten komiks cały czas się przeplata przez i postać pana Tadeusza Baranowskiego cały czas wraca, ale ta klasyka cały czas gdzieś jest w głowie i ja nie zapominam o tym punkcie wyjścia moim do świata komiksowego, dlatego chyba ten jestem starym emowcem, także ten bagaż emocjonalny przechyliłby lekko szale na korzyść tego komiksu, aczkolwiek twoja opinia na temat drugiego tytułu jak najbardziej jest zgodna i to zmiana języka, zmiana dostosowanie do współczesności, to jest bardzo ważny czynnik, który był atrakcyjny ten drugi tytuł, prawda? Jasne. Nie zmienia to też faktu, że w momencie, kiedy przeczytacie jeden komiks, na pewno nabierzecie ochotę, aby kupić kolejne i następny, i następny, i następny. I ja liczę na to, że Kultura Gniewu będzie wznawiać, będzie wydawać kolejne wspaniałe komiksy Tadeusza Barnowskiego, bo to ja powracam do tego, co ja powiedziałem na początku. To jest komiks legenda. Kamień milowy w polskiej literaturze obrazkowej. I teraz przechodzimy do kolejnego komiksu, ale my kończymy to nagranie i jest tutaj odnośnik, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co my teraz będziemy mówić o ostatnim spojrzeniu, no to klik dajecie tutaj. Do zobaczenia, hej!